Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy serię degustacji piw z piwnicy, które to wybraliśmy do testowania na zimę. Zaczynam już, ponieważ chcę zrobić to na spokojnie, dokładnie, żeby te odcinki były troszeczkę inne, coś więcej Wam o tych piwach powiedzieć. Także nie chcę mieć jakiejś takiej presji czasu, że będę do tyłu i o w ciągu tygodnia muszę nakręcić tutaj trzy recenzje na szybko, na szybko. Nie. Chcę to zrobić właśnie tak na spokojnie, pojedynczo i dokładniej. Także już rozpoczynamy. No i dzisiaj w browar z mostów. Jest to oczywiście piwo z azotem. I jest to Imperial Brown Ale z czekoladą i oczywiście z orzechami laskowymi. Piwo jest oznaczone jako Art 31. Ja powiem szczerze, gubię się tutaj w tych oznaczeniach z mostów. Nigdy nie wiem, który to jest który ten Art, ale tutaj Art 31 dla waszej wiadomości. Jakie mamy parametry? Alkohol 9,3 i ekstraktu nie mamy podanego. Data ważności 5 listopada 2022 roku, także jeszcze długa. Jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj napisane, że zawiera słód jęczmienny oraz orzechy laskowe. Etykietka wygląda fajnie, taka zielona, bardzo przyjemnie dla oka, bardzo zachęcająco moim zdaniem. Także otwieramy piwo, no i zobaczymy przede wszystkim, jak tu z tym azotem będzie i co to piwo przyniesie w smaku, kapsel firmowy oczywiście. Przelewam czym prędzej do szkła. O, troszeczkę wyleciało, ale to nic. Efekt kaskadowy jakiś tam jest, chociaż dość krótki. Tak na styk bym powiedział jest nalane. Prawie nam wyleciało, ale jednak się udało. Także piana taka jasno-beżowa, taka fajna, puszysta, apetyczna. Zbita głównie drobno-pęcherzykowa, pojedyncze średnie pęcherze. Piwo ciemne, chociaż tutaj przy stopce są troszkę prześwity, także wąchamy. No, powiem Wam, że trochę jest tych orzechów laskowych, trochę ich czuję. Taka mleczna czekolada w tle. takie trochę lekko chlebowe nuty może takie melanoidyny gdzieś tutaj wyczuwam także sprawdzamy smak fajna kremowa tekstura piwo dość słodkie taka słodka czekolada mleczna ale powiem szczerze że tutaj też trochę takiej wanili gdzieś wyczuwam No, taka nutka wanilii tutaj jest. Um, orzechy laskowe jakieś tam są, ale są one takie subtelne w tle. Troszeczkę takiej, bym powiedział, um, chlebowości, troszeczkę też takich melanoidyn gdzieś tutaj wyczuwam. Tak, to na pewno. Um, goryczki tutaj praktycznie nie ma. Jakaś taka niska, bym powiedział, gdzieś tutaj może jest. Aczkolwiek piwo jest słodkie, ale nie zaklejające. Także, jak najbardziej, tutaj dla tych, co nie lubią mm, przesadzonej słodyczy, to myślę, że mogą spokojnie mm, to piwo spróbować. Jeżeli gdzieś dostaniecie, albo jeżeli macie w piwnicy, bo chyba w sprzedaży to już raczej mm, nie da się tego piwa dostać, chociaż nie mam pojęcia. Natomiast no, jest fajne, jest przyjemne, jest słodycz, aczkolwiek nie jest ona przesadzona. Przyjemne, przyjemne, chociaż myślałem, że. Mm, tych orzechów laskowych będzie tutaj dużo więcej, natomiast nie, natomiast czekolada tutaj rzeczywiście zdominowała to wszystko. Jest taka właśnie słodka, mleczna, powiedziałbym z taką może minimalną dozą wanilii. Gdzieś ta wanilia jest tak wyczuwalna w tle, albo może to jest coś innego, ale kojarzy mi się z wanilią, aczkolwiek takie no, ewidentne skojarzenia z wanilią mi tutaj ten posmak na myśl przywodzi. Fajna kawa, jest troszeczkę paloności, ale jest ona taka subtelna, bym powiedział. Piwo kremowe, bardzo fajnie się je pije. Chlebowość, troszeczkę melanoidyn. Generalnie ok, ale myślałem, że troszeczkę więcej tutaj tych orzechów będzie rzeczywiście. Natomiast no niestety tutaj zawód, jeżeli chodzi o te orzechy, ale poza tym jestem z tego piwa zadowolony. Smakuje mi, także myślę, że jest tutaj jak najbardziej ok. Taki mały minus za brak tych orzechów praktycznie w smaku, bo tutaj już po tych paru nie czuję ich w ogóle. Także generalnie myślę, że na plus spoko. Także jeżeli piliście to piwo, oczywiście komentujcie, napiszcie jak wam smakowało. Ode mnie to tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.